sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj na szybko zaprosiłem Marcina Gliwę. Marcin, witam cię bardzo serdecznie, a skoro jest z nami Marcin, no to porozmawiamy o sytuacji na froncie, ale dziś skupimy się tylko i wyłącznie na Awdijiwce. Marcin, co się dzieje w tym rejonie Ukrainy, bo no niepokojące informacje niemal z godziny na godzinę dopływają do nas. Rosjanie mieli już masowo atakować miasto, jak to wygląda? No witam Państwa, cześć Mateuszu. No wiesz co, no sytuacja jest taka, jaka jest. Ciężka, powiedziałbym, że nawet jak podają oficerowie czy żołnierze 3. Brygady Szturmowej, brakuje słów większych niż krytyczne, więc są miejsca oczywiście, o którym pisałem, że są krytyczne i są sytuacje, gdzie są miejsca, gdzie sytuacja jest ciężka. Natomiast no mamy tutaj efekt braku działań ukraińskiego dowództwa, chociaż wyżsi oficerowie, niektórzy podają też 3. dywizji, oczywiście no wiadomo, wojskowi nie będzie mógł inaczej powiedzieć, tak? Będzie musiał powiedzieć to, co mówi dowództwo, a dowództwo mówi, że nie ma tam żadnych problemów. Natomiast my będziemy wiedzieć swoje i to widać po działaniach strony ukraińskiej, że brakło czegoś, tak? Zabrakło wzmocnienia garnizonu, zabrakło tutaj dodatkowych elementów. Te elementy się nagle znalazły, gdy rzucono je tak naprawdę spóźnione do tego, żeby ratować sytuację i pozwolić wycofać się oddziałom, które tam walczyły. Mamy tutaj przykład przecież tego gwałtownego przebicia się od strony północnej do samego centrum Awdijiwki. Natomiast dzisiaj już wiemy, że strona ukraińska, o czym też mówiłem i pisałem na Twitterze, no nie była w stanie mimo kontrataków zareglować, już nie mówię o tym, żeby to łamanie zlikwidować, ale oni nawet nie byli w stanie tego zareglować. Te postępy rosyjskie cały czas są. Żołnierze, którzy zostali tam rzuceni, czyli na ten moment przynajmniej wiemy, że to są 2 bataliony, 2. i 3. batalion z 3. brygady szturmowej, dodatkowo jednostki przeciwpancerne, które znalazły się i walczą w walce manewrowej, bo to nie jest tak, że one zostały rzucone tylko do szturmu, nie, one walczą w walce manewrowej, czyli nie trzymają się kurczowo danych obszarów, mają możliwość walki, gdzie będą uważali, gdzie sytuacja będzie tego wymagała. Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, że część jednostek została wycofana, część jednostek walczy dalej. Dzisiaj się pojawia informacja samego rana o tym, że dalej dowództwo obrony Awdijiwki sprawuje 110. Brygada, dowództwo 110. Brygady zmechanizowanej, które przez naprawdę długi okres czasu tutaj niewielki szacunek dla nich bronił sektorów Awdijiwki. Natomiast dzisiaj sytuacja z rana no jest ciężka, cały czas o to się nie zmienia. Mamy straty też przy 3., ale to było do przewidzenia. Zostali rzuceni, natomiast no, Awdijiwka dla mnie na ten moment jest już nie do utrzymania. Nie udało się zatrzymać północnego ramienia. Awdijiwka będzie stopniowo oddawana. Pytanie, jakie będą straty ukraińskie. One oczywiście nie będą oszałamiające duże, bo tych żołnierzy tam naprawdę sporo już nie zostało. To sobie możemy powiedzieć. 2 bataliony to będzie około, nawet jeżeli mówimy tutaj o batalionach, które weszły, no to jak te bataliony miały po 400, max 500 żołnierzy, to jest 1000 żołnierzy, powiedzmy 1200, że tak powiem, weszło do miasta i walczy w walce manewrowej. Natomiast pozostała część żołnierzy, która broniła samej Awdijiwki, przy tych stratach, przy tym okresie, co się działo, gdzie sami pisali, strona ukraińska pisała, że przecież każda pozycja jest zniszczona przy pomocy bomb i artylerii i wtedy muszą być wycofani na następną linię, więc to też świadczy o tym, że no walki tam są takie, jakie są. Natomiast to, co powiedziałem wczoraj na live'ie i z Maćkiem, główny sukces rosyjski, bo to trzeba też zaznaczyć, to jest dobra koordynacja, współpraca, wykorzystanie błędów ukraińskich, ukraińskiego dowództwa szczególnie tutaj i no, wielkiego wsparcia lotnictwa. Niestety tutaj lotnictwo odegrało pierwszą planową rolę, o czym też nawet pisał Jarek Wolski, więc tutaj nic nowego nie powiemy.
Marcin, ale rozmawialiśmy kilka dni temu. No, czy ta Avdiivka też jest takim symbolem przed zbliżającymi się wyborami Federacji Rosyjskiej? Będzie takim sukcesem Putina przed tymi wyborami? No bo nie ukrywam, ja czytam też te komentarze, gdzieś tam część moich kolegów, gdzie dostałem do nich kontakty w przeciągu tych 2 lat, jak prowadziliśmy profil, oni piszą, że to natężenie walk jest o wiele większe niż w Bachmucie. Tak, znaczy pisali o tym sami żołnierze 3. Brygady Szturmowej, że Bachmut przy tym, co jest w Avdiivce, to jest pikuś, że tak powiem, może tak to określę, chociaż oni tam naprawdę też robili kupę, że tak powiem, brzydkie słowo kupa, ale kawał naprawdę dobrej roboty. Tutaj spotkali się z czymś jeszcze większym, że tak powiem, sami o tym informowali. Przerosło ich w pewnym sensie wyobrażenia te walki tutaj w Avdiivce. Obliczali, że atakuje ten rejon 7 brygad plus jedne inne związki. Dzisiaj mówi się już o 12 różnych formacjach, od brygad poprzez pułki, jednostki specjalne, które tam walczą. No, Rosjanie rzucili tam naprawdę piekielnie duże siły i próbują, że tak powiem, rozerwać. To nie jest tak, że Rosjanom wszystko wychodzi, bo o tym też nie można powiedzieć. Strona ukraińska prowadzi walki manewrowe, ale prowadzi też walki umożliwiające wyjście czy wycofanie jednostek ze wschodu czy z południa Avdiivki. Chociaż dzisiaj pojawiła się też informacja, że na przykład pewne elementy 3. Brygady są w okrążeniu, można tak to traktować, i pisało to dowództwo, czy żołnierze, dowództwo, tak bym to powiedział, chyba zastępca dowódcy. Parę minut temu się, Marcin, pojawiła informacja taka lakoniczna trochę, że 3. Brygada napisała, że koksownia stała się ich nowym domem. Tak, znaczy to świadczy o tym, że głównym punktem oporu i głównym jakby rejonem obrony będzie dla 3. Brygady rejon koksowni, samego zakładu. No oni tam mają naprawdę ogromne podziemia, bo chodzi mi o to, szczególnie o te podziemia, które ich zabezpieczają, natomiast no, będzie ciężko, tym bardziej, że przyjdzie taki moment, że Avdiivka zostanie oddana i pewnie zakłady będą tutaj filarem, takim filarem, który trzymał obronę, jak atakowali Rosjanie na północy, natomiast teraz będą takim filarem nowej obrony, nowej linii obronnej strony ukraińskiej po wycofaniu się z Avdiivki, bo nie ukrywajmy, no nawet trzymanie 9 kwartału, czy jak to ładnie się tej dzielnicy nazywa, nie ma sensu, bo ona i tak jest wysunięta, a Rosjanie wchodzą na tyły, więc tutaj trzeba będzie też ewakuować 9 kwartał. Ale Rosjanie na terenie koksowni już są, bo z tego, co widziałem, już są jakieś zdjęcia, tam jakieś część elementów tej infrastruktury, tego zakładu, już tam gdzieś powiewają te rosyjskie flagi. Wiesz co, Rosjanie... Przynajmniej widziałem to dzisiaj rano. Tak, Rosjanie atakowali już wielokrotnie tutaj i wdzierali się na zakład koksowniczy, natomiast nie są w stanie zdobyć tego zakładu. Ja podejrzewam, że to, co dzisiaj widzieliśmy, bo ja też widziałem ten filmik, świadczy o walkach na terenie zakładu, ale to są jakby dopiero wejście jakby do zakładów, natomiast kompleks jest cały czas tutaj trudno do zdobycia dla strony rosyjskiej. Ja podejrzewam, że Rosjanie mają świadomość tego i będą próbować tutaj obejść i zmusić stronę ukraińską do porzucenia tego zakładu. Marcin, pojawiła się taka ciekawa informacja, się zastanawiam, gdy ją czytałem, czy to nie jest element gry politycznej samych Stanów Zjednoczonych, bo w kontekście Avdiivki John Kirby powiedział, że dramatem Ukraińców jest to, że oni w Avdiivce tak naprawdę nie mają czym walczyć, bo brakuje amunicji. Jak to ty oceniasz? Czy rzeczywiście te duże braki na tym odcinku były? Wiesz co, tak, i to dla każdego rodzaju uzbrojenia, do tego szwankujące zaopatrzenie, bo trzeba to też powiedzieć. Natomiast dzisiaj pojawiła się informacja rzecznika zgrupowania Tauria, który poinformował o wygospodarowaniu dodatkowych środków amunicji dla odcinka Avdiivki, więc świadczy to o to, że tak naprawdę strona ukraińska nie jest w stanie, oni oczywiście mają uzbrojenie, znaczy mają amunicję, ale oni muszą pamiętać, że mają 1200 km frontu i do tego nie wiadomo, kiedy ta amunicja w większej ilości znowu popłynie. Dzisiaj mamy informację, że speaker Mike znowu wprowadził
bodajże przerwę do 28. Tam chyba, jakaś przerwa chyba, tak, do marca tak, chyba, do pierwszego. Tak, przerwę i oczywiście mamy znowu przedłużenie, że tak powiem, czy wydłużenie pewnych rzeczy, więc tutaj, przepraszam, jeszcze nie wyzdrowiałem, natomiast... Witam w klubie, ja to samo, więc... Strona ukraińska musi się liczyć z tym, że jednak front ma 1200, tak powiedziałem, i wygospodarowanie, to co dzisiaj powiedział rzecznik, dodatkowych środków amunicji dla odcinka Awdiivki świadczy o tym, że tak naprawdę oni osłabiają czy zabierają część amunicji z innych ośrodków, żeby po prostu rzucić na ten odcinek, żeby te oddziały, które weszły, no bo pamiętaj, weszły dodatkowe oddziały, tak? One też potrzebują amunicji, zaopatrzenia, więc skądś dla nich trzeba to też wziąć. To też, wiesz, świadczy o pewnych problemach, natomiast pamiętajmy też, że swego czasu obronę Awdiivki wspierały dwie brygady. Te brygady w tym rejonie są, ale one już nie mają takiej siły, bo brakuje im amunicji tak naprawdę, więc nie są w stanie odpowiadać aż tak jak w listopadzie, czy w październiku, czy nawet jeszcze w grudniu, więc tutaj, wiesz, nie da się wszystkiego dronami załatwić, artyleria swoją robotę musi zrobić, i artyleria była takim mieczem Awdiivki, jak wczoraj powiedziałem. No, ja pamiętam jeszcze stwierdzenia, przecież gdy ta pomoc szła zachodnia, o przewadze artyleryjskiej Ukraińców, no najwidoczniej ona... I ona była. Ona była, tak. Dopóki amunicja była, tak? Słuchaj, Marcin, żadna armia bez amunicji nie sobie nie poradzi bez zaopatrzenia. Bez zaopatrzenia żołnierz z karabinem będzie tylko żołnierzem bez karabinu tak naprawdę, no bo co można oczywiście zrobić bez amunicji. Marcin, zostańmy jeszcze chwilę przy zaopatrzeniu. Jak wygląda właśnie system logistyczny dla Awdiivki? Czy Rosjanie już kontrolują tą główną drogę? Bo gdzieś przeczytałem informację, że Ukraińcy muszą już korzystać z tych rezerwowych linii, które gdzieś tam wytworzyli. Jak wygląda właśnie system logistyczny Sił Zbrojnych Ukrainy w tym rejonie? Wiesz co, no wszystko zostało przerzucone na drogi polne tak naprawdę pomiędzy Leseczkoje a 9 kwartałem, tam idą jeszcze polne drogi. Natomiast główna arteria asfaltowa droga została przecięta kilka dni temu. Strona ukraińska próbowała zareglować i odblokować tą drogę, natomiast to się nie udało. Nie byli nawet w stanie tego zrobić. Wiemy tutaj, że te próby, które podjęto, okazały się, że pewne sukcesy na początku zanotowano, później jednak zostali odrzuceni z powrotem na pozycje wyjściowe. Ba, tutaj nawet Artur pisał, że potwierdził w sumie Deep State też, że Rosjanie poszli za ciosem, wykonali atak i uzyskali przebicie dalej wzdłuż drzewek czy pasów, gdzie takich, nie wiem jak to nawet nazwać, tutaj posunęli się bardziej właśnie na wschód od Lasyczkoje, więc tutaj zagrożone są kolejne drogi zaopatrzeniowe, dlatego twierdzę cały czas, że strona ukraińska nie będzie w stanie utrzymać nawet 9 kwartału jako bastionu, dlatego że on wkrótce zostanie na tyłach, jeżeli strona ukraińska nie zablokuje tego pochodu strony rosyjskiej. Marcin, na koniec dwa aspekty. Pierwsze, jak w twojej ocenie z tego... Twoich analiz, twoich map, jak długo jeszcze może potrwać obrona Awdiivki? I na koniec od razu ciebie zapytam dla naszych widzów, którzy nie do końca może jeszcze orientują się, czym dla Rosjan będzie zdobycie tej miejscowości? A czy wiesz co, ile będzie trwało? Nie wiem, ile będzie trwało, bo wszystko zależy od tego, jak strona ukraińska zabezpieczy sobie skrzydła, że tak powiem, ostatnich dróg zaopatrzeniowych i ewakuacyjnych do Awdiivki. Natomiast ja tutaj nie liczyłbym na dłuższy opór, dlatego że no, strona ukraińska jest w defensywie i to mocnej defensywie. Oczywiście wszyscy piszą, że każdy wie, co ma robić i ja im wierzę, że oni wiedzą, co mają robić i tutaj pełne zaufanie do nich jak najbardziej. Oni wiedzą, o co walczą i walczą też o braci i zaznaczają to na każdym miejscu. Natomiast czym będzie zwycięstwo? Dla Rosjan okrążenie garnizonu Awdiivki byłoby jeszcze większym sukcesem niż samo zdobycie Awdiivki, natomiast Awdiivka będzie takim zakończeniem pewnego etapu walk, bo pamiętajmy, że walki o Awdiivkę zaczęły się w 2014 roku i Awdiivka dla strony rosyjskiej jest bardzo ważna, dlatego że zabezpiecza Donieck i uniemożliwia pewne rzeczy czy pewne ruchy stronie ukraińskiej w wykonaniu właśnie nad samym Donieckiem, czy w rejonie samego Doniecka. Odsunięcie tej linii od samego Doniecka to jest zabezpieczenie ogromnego centrum logistycznego dla strony
rosyjskiej. To jest centrum logistyczne, to jest centrum, gdzie można ukryć sporo i naprawdę tutaj blisko frontu rozdysponowywać. Można nawet z Doniecka robić podstawy wyjściowe do ataków, więc tutaj przerzucenie przy dobrej organizacji. A Rosjanie pokazali, że są w stanie w ostatnim okresie czasu dość sprawnie działać, mając blisko centrum logistyczne takim, jakim jest Donieck. Więc tutaj naprawdę strona ukraińska będzie musiała się mocno, mocno tutaj zastanowić nad dalszą obroną, gdzie ta obrona będzie, czego i tak naprawdę co będą jeszcze w stanie osiągnąć, tym bardziej, że mają siły i zastanawiam się tylko nad jednym, ile jeszcze błędów, że tak powiem, ukraińskie dowództwo popełni albo zrozumie pewne rzeczy. Mówię to otwarcie, dlatego że no, ja rozumiem, że żołnierzami trzeba naprawiać własne błędy, natomiast odwołanie założnego, zamieszanie w sztabie generalnym, odwołanie całego sztabu, nowi dowódcy, którzy muszą wejść, to wszystko spowodowało pewien impas w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Można to było zrobić później, mając na uwadze to, co dzieje się w tym rejonie, a pamiętajmy, że to nie było wydarzenie, które trwało dzień, dwa, trzy, tylko moment kryzysu nastąpił pod koniec stycznia i on rozwijał się w błyskawicznym tempie tutaj już na początku lutego i ukraińskie dowództwo, co możemy powiedzieć? No, widzieliśmy, tak, czytaliśmy komentarze, czytaliśmy to wszystko. Ja do dnia dzisiejszego widzę artykuł Andrzeja Perputy, który tutaj pisał wprost do dowództwa, żeby się opamiętało, co oni robią tak naprawdę. No. Więc jeżeli no, to pisze dziennikarz, powiedzmy, osoba, która zna się bardzo dobrze też i pan Kowalenko, to słuchaj, no, to są osoby, które naprawdę mają coś do powiedzenia i wiedzą, o czym mówią tak naprawdę, więc tutaj, wiesz, dzisiaj ci żołnierze mówią to, co muszą powiedzieć tak naprawdę, bo nie mogą oskarżyć własnego dowództwa, tak, że przespało, że zaspało, bo to nie chodzi o to, żeby ich obarczyć, bo czasem trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, no tak, no zapierdzieliliśmy i tyle, tak. Ja mam, Marcin, rozmawialiśmy o tym już kilkanaście dni temu i wiele razy o tym rozmawialiśmy. Ja zawsze cenię rozmowy z tobą, bo patrzymy także krytycznie, nie wpadamy w samozachwyt. Ja mam tylko nadzieję, że Awdijówka będzie kubłem zimnej wody na głowę ukraińskiego dowództwa, no bo te błędy jednak są widoczne i warto o nich mówić. Marcin, ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się w Awdijówce. Tak jak wczoraj pisałem wieczorem, informacje znajdziecie państwo u nas na Warniusie, ale po te szczegóły odsyłam właśnie do Marcina, do Artura, do Michała, bo te analizy są praktycznie co chwilę aktualizowane, więc ja też korzystam z wiedzy Marcina, zresztą jego mapy znajdujecie również i na naszym YouTubie, i na Warniusie. Moim i państwa gościem był Marcin Gliwa. Bardzo ci serdecznie, Marcin, dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania Warniusa i do odwiedzenia mediów społecznościowych Marcina. Dziękuję państwu, dziękuję Mateuszu. Sponsorem programu były Militaria.pl.